Siemanko, widzowie, z tej strony Darius. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj obejrzymy sobie najlepsze gry z sprzedaży gier horror. Będę mówił gry, które mi się podobają albo po Game Passie, albo po oglądaniu. Albo te, co ja mam. Albo po Game Passie, albo po oglądaniu. Zobaczmy. Pierwszą grą jest Zombie Army. Nie będę się wypowiadał jako bardzo fajna gierka. Dead by Daylight, super gierka. No i się mogę w sumie trochę wypowiedzieć, bo chodzi o to, żeby takie generatory, jeden gracz, czy nie wiem, czy bot może, jest taką bestią, a reszta musi naprawić te. No, naprawić akumulatory czy coś, żeby uciec. Kolejną grą jest Seven Days to Die, gra o zombies. Coś jeszcze do nich. Outlast, fajna giereczka. Jakbym jakieś fajne gry nie zauważył, to im piszcie. O, Friday the 13 tych gry. Goat Simulator. Ja nie wiem, jak to się znalazło w horrorach. Może dlatego, że dodatek jest Goat, czyli apokalipsa zombie. Super gierka. Nie wiem, pokazuję się na tych dodatków, ale mam wszystkie. Bardzo fajna giereczka, polecam. Ale nie będę chyba dzisiaj tylko z kolorów, bo to by był dwuminutowy odcinek. Więc będą też inne. Outlasty kolejne, super. Outbreak. Slender, o to jest super. Znaczy to jest takie chyba puzzle, bo na telefonie chyba tak grałem, tak się wydaje. Takie trzeba dojść do człowieka i tam to takie, no, Slenderman. Jak ktoś lubi Slendermany, to... Ale nie, The Walking Dead. The Escape is The Walking Dead. Zombie Army. Ale jeszcze fajny taki, powiedzmy, horror, to zapomniałem. Super. A, Five Nights at Freddy's jest na Xboxa. To też jest fajne. I tak. Zobaczmy sobie gry dostępne już wkrótce. Nie wiem, jak ten film się będzie nazywał. A jeszcze te gry, co jakieś mówiłem, że fajne, najlepsze gry. To jest tam Guts and Crawly chyba taka gra i YouTube is Live. Chyba tak się nazywa Guts and Crawly. Taki happy muzyczny. Tą grę skądś kojarzę. O, oczywiście bardzo fajny Minecraft Dungeons, Man Eater. To jest taki rekin. Właśnie taki rekin jakby na telefony, co jest za darmo, co na Xboxie jest za 10 zł tam. Kolejny rekin, Minecraft Dungeons i SpongeBob. No i oczywiście Cyberpunk. I Avengers. Oczywiście nowe gry. To zacznijmy sobie tylko te pierwsze. Och, Sir. Ja to mam, ale nie mam pojęcia, o co w to chodzi, więc ja tego nie będę kupował, możecie kupować. Ale nie mam pojęcia, o co w to chodzi. Bo ostatnio znalazłem grę, taki survival. O, to. Super gierka. Oglądałem ją. Był Kalucha, jakbym jeszcze Królem Julian. Nie pamiętam, czy to ta gra, czy... U niego, ale bardzo fajna. Space Engineers, fajne. Dodatek, Fallout. Overcooked 2. Ja grałem w Overcooked na Game Passie, bo World of Simulators. Construction Simulators. To jest fajne. Resident Evil 3. Jak ktoś lubi horror, chyba to, tak mi się wydaje, to powinien to wykupić. To jest fajne. Delivery Service. Bardzo fajna jest gra. To jest chyba ten, jak się nazywa? Daddle God i Daddle Mafia. Chyba tak. A to ostatnie to nie wiem, ale w takim. Nie bardziej, bo to masz
dwie te fajne, które zamówiłem, dla Delgady i dla Delmofera, jeszcze jakąś dodatkową. A w ogóle subskrybujcie, lajkujcie i w opisie macie mojego Instagrama. Albo nie, nie będzie, albo... Nie wiem, czy będzie Instagram w opisie, bo jakby nie na komputerze to nagrywam, a na kompie jest łatwiej. Więc powiedzmy, że nie będzie, ale jak będę nagrywał na kompie, to wtedy już będzie. Bo nagrywam telefonem. I da się opis, ale jest ciężej. Ja trochę nie ogarniam, więc no, więc jednak nie będzie, przepraszam. Bardzo przepraszam, ale... No nic, tu, fajny kierowski. Cuphead jest fajny też, Uno. Nie jest jakieś drogie to Uno, ale jest fajne. Ori, bardzo super, super fajne. 60 sekund, to już są starsze już gry. House Flipper. No dużo jest fajnych gier. TF Simulator, bardzo super gierka. Bardzo super. Znowu tak będzie. Najlepsze płatne gry, zobacz. To jest najlepsze? No. O, nie wiem, co. No jeszcze to dużo fajnych gier jest, ale to chyba było na tyle w tym odcinku. Siemanko!